historii Kościoła, przede wszystkim w ostatnim milenium, różne mistyczki otrzymały widzenia odnoszące się do czasów ostatecznych. Nie tych rozumianych jako koniec świata, ale jako takie, w których zostaniemy w jakiś sposób poddani próbie. W których cały Kościół zostanie poddany próbie i z tego czasu wysiłku, trudu, może także prześladowania, wyniknie jednakże odrodzenie się wiary i czas, o jakim przy różnych okazjach mówiła Madonna. Wiosny, pokoju. Jest to więc wyzwanie, które prawdopodobnie zaczynamy w obecnych czasach przeżywać, co stanie się coraz bardziej jasne w przyszłych dziesięcioleciach. W szczególności niektóre mistyczki widziały, że w czasach, w których wygląda na to, żyjemy, będą obecne znaczne trudności dla Kościoła. Na przykład papież Benedykt XVI, w czasie, w którym ogłaszał Hildegardę z Bingen doktorem Kościoła, podkreślił, że właśnie podczas roku kapłańskiego pojawił się ogromny trud Kościoła, który objawił się poprzez to, co zostało zdefiniowane jako skandal pedofilii wśród kleru. I właściwie zostało to już w pewien sposób opisane przez świętą Hildegardę 9 wieków wcześniej. Kiedy zobaczyła ten Kościół opisany właśnie poprzez wymowne obrazy, ukazany jako kobieta, która została ubrudzona przez pewne zewnętrzne sprawy, która miała właśnie opisywać tę trudność, którą społeczność Kościoła miała przeżyć. Lub w czasach bliższych nam, kilka wieków temu, Katarzyna Emerich, która została ogłoszona błogosławioną przez Kościół. Także ona widziała obrazy trudu Kościoła, prześladowania, także konkretnych problemów. To, co w pewnym sensie syntetycznie zostało tu opisane jako epoka dwóch papieży, co mogłoby wskazywać na ten obecny czas z panującym papieżem Franciszkiem i papieżem emerytem Benedyktem. Wszystko to musi jednak zawsze sprowadzać nas do tego, co jest kwestią zasadniczą. Powód, dla którego te proroctwa są ewentualnie ujawniane przez mistyczki, które otrzymują te objawienia, te proroctwa bezpośrednio od Boga, jest tylko jeden. Niekoniecznie chodzi o to, żeby zaangażować nas wszystkich w film, który ma w jakiś sposób pokazać nam to, co mogłoby nastąpić. Nie jest to tylko po to, żeby nas poinformować o przyszłych wydarzeniach, czy też żeby nas przestraszyć. Ale te proroctwa muszą być po prostu uważane za dowody na to, że Bóg jest ciągle obecny w naszej historii. Przez objawienia maryjne, przez proroctwa przekazane mistyczkom. Jest to więc projekt miłości, zbawienia, który wymaga od nas nawrócenia.